Witam serdecznie na moim kanale. Zapraszam do wysłuchania kolejnej historii. Mąż hazardista przegrał mnie w pokera. Gdy do łóżka władował mi się jego kumpel, wiedziałam, że to koniec tego małżeństwa. Nagle zerwałam się ze strachem. Chyba śnił mi się jakiś koszmar, ale nie, to nie był sen. Wciąż czułam nad sobą ostry zapach. Ktoś dotykał mojego ramienia, coś mówił. Półprzytomna i wciąż nie do końca rozbudzona, miałam nadzieję, że to jednak tylko zły sen. Ale woń alkoholu była zbyt silna. Dłoń błądząca po mojej szyi i piersiach nie była złudzeniem. I ten pijacki szept. Małgosia, 33 lata. Cicho otworzyłam drzwi pokoju synka i odetchnęłam z ulgą, widząc, że mały śpi. To, co rozegrało się tej nocy w naszym domu, nie obudziło go. Teraz musiałam zadzwonić do swojego brata, chociaż była dopiero czwarta rano, wiedziałam, że mogę na niego liczyć. Tylko na niego. Moi rodzice mieszkali zbyt daleko, a ja potrzebowałam pomocy jak najszybciej. Zdawałam sobie sprawę, że sama sobie nie dam rady, bez mieszkania, bez pieniędzy, bez pracy i z małym dzieckiem. No i będę musiała stawić czoła mężowi, powiedzieć mu, że odchodzę, że zabieram ze sobą rafałka. Musiałam uciekać z tego domu, od Aleksandra, żeby ratować siebie i dziecko. Przed telefonem do brata zeszłam jeszcze na parter. Uchyliłam drzwi do salonu. Mój mąż spał skulony na kanapie. Wokół wciąż unosił się zapach papierosów i alkoholu. Na stole, pośród poprzewracanych szklanek do whisky i popielniczek, pełnych niedopałków, leżały niedbale porozrzucane karty. Zostały tak pewnie po ostatniej rozgrywce. Zrobiło mi się trochę niedobrze, szybko wróciłam do siebie na górę. Musiałam spakować trochę najpotrzebniejszych rzeczy, potem, pomimo wczesnej pory, obudzić Rafałka i powiedzieć mu, że jedziemy na małe wakacje do wujka. Wiedziałam, że niedługo Aleksander ocknie się z tej pijackiej drzemki, a wtedy już musiałam być gotowa, żeby nie dać mu czasu na obietnice, na jakiekolwiek przeprosiny. I już nie. Dobrze wiedziałam, że znowu będzie błagać mnie o wybaczenie, przysięgać, że od jutra będzie inaczej, że się zmieni, że nas kocha. Przestałam wierzyć w te zapewnienia miłości dzisiejszej nocy, gdy jego kolega od pokera, pochylony nad moim łóżkiem, wybełkotał po co przyszedł. Na samo wspomnienie żołądek znowu podszedł mi do gardła. Z trudem się powstrzymałam, żeby nie zwymiotować. A przecież mieliśmy wielkie szanse, żeby być kochającą się rodziną i spokojnie żyć. Aleksander, starszy ode mnie o 8 lat, poważny biznesmen, poruszył moje serce od pierwszego wejrzenia. Zakochałam się z nim w głupią, bezkrytyczną miłością, a gdy zostaliśmy parą, poprosił mu mnie o rękę. Byłam wprost nieprzytomna ze szczęścia. Sądziłam, że nic lepszego nie mogło mnie w życiu spotkać. Gdy urodził się Rafałek, zajęłam się prowadzeniem domu, odsuwając w zapomnienie wszystkie swoje zawodowe ambicje. Powodziło się nam dobrze, Alek miał własny, dobrze prosperujący biznes, sporo zarabiał. Szybko dorobiliśmy się dużego domu z ogrodem w dobrej dzielnicy. Firma męża rozwijała się. Wiedziałam, że praca Aleksandra jest wyczerpująca i stresująca, więc starałam się być dla niego wyrozumiałą żoną. I nie miałam mu za złe jego męskich rozrywek, polowania z kolegami z Koła Łowieckiego, kilkudniowych służbowych wyjazdów czy całonocnych sesji brydżowych. W swojej naiwnej logice kochającej kobiety, uważałam, że mąż ma do tego wszystkiego prawo. Za to zdecydowanie nie podobało się to Erykowi, mojemu bratu. Nie sądzisz, że twój mąż zbyt często jest poza domem? Właściwie to całymi dniami siedzisz sama z dzieckiem. Czemu nie pojedziesz z nim kiedyś na takie polowanie? My zalom zajmiemy się małym, spytał mnie pewnej soboty, gdy znów zdarzyło mi się spędzić u nich popołudnie. A cóż ja bym miała tam robić, roześmiałam się. Ja nie lubię lasu, a jeszcze patrzeć, jak oni strzelają do tych biednych zwierzaków? Nie to nie jest dla mnie, pokręciłam stanowczo głową. A poza tym, tam jest tylko same męskie towarzystwo. Jesteś tego 100% pewna? przerwała mi bratowa. Tak myślę, zmarszczyłam brwi, nigdy nie pytałam alka. To może powinnaś, powiedział Erik, patrząc na mnie dziwnym wzrokiem. Kobiety też umieją i lubią strzelać, zwłaszcza te młode. Mój brat wyraźnie coś insynuował, a mnie się wcale to nie podobało. Aleksander ciężko pracował, aby nam niczego nie brakowało, więc uważam, że powinien mieć czas tylko dla siebie, żeby odreagować stresy, a relaks dawały mu wyjazdy na polowania i gra w brydża. Monika, ty jesteś pewna, że on gra tylko w brydża? Spytał mnie któregoś dnia Eryk. Bo na mieście się mówi, że twój mąż gra w pokera i to ostro, również w kasynie. Nie wiedziałaś o tym? Nie, co ty mówisz? Popatrzyłam na niego z przestrachem. Jak to w kasynie? Widzieli go tam niektórzy i mówią, że gra wysoko i co gorsza, przegrywa. Lepiej z nim pogadaj. Nie chcę się wtrącać, ale może sprawdź też wasze konto. Ciężko było mi uwierzyć w to, o czym mówił brat. To prawda, że Aleksander często wracał do domu późno w nocy, zasłaniając się służbowymi sprawami. Zazwyczaj czuć było od niego alkohol. Ale nie robiłam mu wymówek, tłumacząc sobie, że jego pozycja tego wymaga. Wciąż go usprawiedliwiałam i to chyba był mój największy błąd. Jednak, gdy usłyszałam od brata o kasynie, zdecydowałam się sprawdzić nasze wspólne konto, nie dopuszczając jednak do siebie jeszcze niczego złego. Ale to, co zobaczyłam na wydruku, sprawiło, że nogi się pode mną ugięły, z konta ciągle znikały spore sumy. I dopiero wtedy zdecydowałam się porozmawiać z mężem. Jeszcze tego samego wieczoru podjęłam temat, ale on tylko zbył mnie śmiechem. Kochanie, mężczyzna z taką pozycją jak moja musi mieć swoje męskie grzeszki, jak szklaneczka whisky czy partyjka z przyjaciółmi. Nie powinnaś sobie zaprzątać tym swojej pięknej główki. Objął mnie, pocałował, a mnie uderzył zapach alkoholu. Na koncie brakuje dużo pieniędzy, co z nimi zrobiłeś? Wiem, że grasz i przegrywasz. Jak on się wtedy wściekł. A co to jest? Inwigilacja jakaś czy co? W co ty się babisz? krzyczał. Gram za swoje pieniądze, przegrywam za swoje, ty nie pracujesz, odczep się. Zawsze sądziłam, że to nasze wspólne pieniądze, powiedziałam cicho. Aleksander jakby się wtedy opamiętał, znowu mnie objął i pocałował. Nie gniewaj się, nic złego się nie dzieje, nie masz powodów do obaw. Mówiąc to, całował moje włosy. Wiesz, jaką mam ciężką robotę, jakoś muszę odreagować, życie w ciągłym stresie. Te partyjki naprawdę dobrze mi robią, a ty od razu widzisz we mnie hazardziste. Martwię się o ciebie, czy to tak trudno zrozumieć? otarła muzy. Nie macie w domu całymi wieczorami, nie wiem gdzie jesteś ani z kim, nie wiem co robisz. Powinnaś mieć do mnie zaufanie, odparł poważnym tonem. Ja po prostu gram z kumplami na mieście, to przecież nic złego. I chyba wtedy diabeł zakręcił ogonem, bo z bezmyślności zrobiłam coś, czego żałowałam potem każdego kolejnego dnia. Mógłbyś zaprosić kolegów do domu, gralibyście sobie tutaj, zamiast na mieście, skoro daje ci to tyle wytchnienia. Na dole jest przecież duży salon, nikt nie będzie wam przeszkadzać, nawet jakieś kanapki czy ciasto mogłabym wam przygotować. Doprawdy, sama nie wiem, jak mogłam być tak głupia, ale to raczej była kwestia mojego ślepego wciąż zaufania do męża. Jednak wtedy jeszcze nie wiedziałam, jak naprawdę wygląda to z pozoru niewinne granie Aleksandra. Dopiero gdy te spotkania zaczęły odbywać się u nas regularnie, prawie co weekend, zrozumiałam, że mąż jest prawdziwym hazardzistą, człowiekiem chorym. Potrafił grać do upadłego, a najwyższe stawki dołożyć do puli samochód, nasze pieniądze, ale jak twierdził, zawsze się odgrywał i wychodził na swoje. Którejś nocy obudziłam się i zobaczyłam, że nie ma go w łóżku. Czekałam chwilę, sądząc, że jest w łazience, aż w końcu wyszłam z naszej sypialni. Spod drzwi pokoju, gdzie stały regały z książkami i komputer, widać było światło. Najciszej jak mogłam podeszłam pod drzwi, uchyliłam je. Aleksander siedział przy biurku, wpatrzony w komputer. Jego palce szybko poruszały się po klawiaturze laptopa. Był tak zaabsorbowany swoim zajęciem, że gdybym nawet wystrzeliła teraz z broni za jego plecami, pewnie by mnie nie usłyszał. Pomyślałam, że ma jakąś kobietę i po nocach w tajemnicy przede mną romansuje z nią w internecie, a potem spotykają się gdzieś pewnie w godzinach jego pracy. Cicho przymknęłam drzwi, cofnęłam się. Nie chciałam, by wiedział, że poznałam jego tajemnicę. Ledwie doszłam do sypialni, nie mogłam zapanować nad łzami, serce pękało mi z bólu. Jak on mógł być tak nikczemny? Zawsze przecież powtarzał, że mnie kocha, że jestem całym jego światem, a poza moimi plecami spotykał się z inną babą przecież nie byłam zaniedbaną kurą domową w rozdeptanych pantoflach i starym szlafroku wręcz przeciwnie bardzo dbałam o swój wygląd wiedziałam że jestem atrakcyjną wciąż młodą kobietą widziałam to w oczach innych mężczyzn nawet tych jego kolegów od pokera zwłaszcza jeden z nich wyraźnie mnie adorował patrzył na mnie w taki sposób że czułam zażenowanie nieraz niby żartem powtarzał że jak mi się aleksander już znudzi to żebym pamiętała o nim pierwszy ustawi się w kolejce. Nie zważałam na te głupoty, ale było mi miło, że podobałam się innym mężczyznom. Jak się jednak okazało, dla mojego męża nie byłam wystarczająco atrakcyjna, skoro znalazł sobie inną kobietę. Musiałam wiedzieć, kto to jest, więc następnego dnia, gdy tylko wyszedł do pracy, włączyłam jego komputer. Nie miałam żadnych problemów, żeby przejrzeć historię otwieranych stron, nic nie było kodowane. A potem zobaczyłam, co tam faktycznie robi. Grał online w jakimś kasynie we Włoszech. Na własne oczy zobaczyłam historię całej rozgrywki, jakie kwoty, jakie numery obstawiał i co ciągle przegrywał, i to tylko w ciągu jednej nocy. Co ty robisz, Alek, gdy tylko wszedł wieczorem do domu, napadłam na niego. Przecież ty już sam nie panujesz nad sobą, to jest chore. O czym ty bredzisz? Przerwał mi ze złością. Nie bredzę, grasz na pieniądze i to naługowo. Jesteś hazardistą, jesteś chory. Czego ty się czepiasz? Sama chciałaś, żebym spotykał się z kumplami na kartach w domu. Kanapki nam robiłaś. Ty sama nie wiesz, czego chcesz. Chciał mnie wyminąć, ale ja chwyciłem go za ramię. Wiem, że grasz w internecie. I jak dużo przegrywasz, zaczynam się bać. Co będzie, jak któregoś dnia okaże się, że nie mamy już gdzie mieszkać? Przegrasz nie tylko pieniądze, ale i nasz dom. Nie odezwał się już, odepchnął mnie i poszedł do salonu. Otworzył barek, nalał pełną szklankę wódki, wychylił ją jednym łykiem. Jak ja mogę żyć z kimś tak nieodpowiedzialnym jak ty, rozpłakałam się. Przy tobie nie można być pewnym jutra. Zastanów się nad tym, Alek. Przecież mamy dziecko. Dlaczego nie pomyślisz o rafałku? Zamknij się. Warknął, patrząc mi w oczy twardym, zimnym wzrokiem. Ciężko haruję, żebyś miała wszystko, czego zapragniesz. Siedzisz w domu jak królowa i nie robisz nic. Czego chcesz? Nakazy, zakazy chodzą ci po głowie. Odbiło ci, ale wiedz, czy ci się to podoba, czy nie. Będę grał. Jesteś chory, powinieneś się leczyć. Proszę cię, Alek. Błagałam go, ale on nie chciał mnie słuchać. Tylko nalał drugą szklankę alkoholu i wyszedł z pokoju. Pił coraz więcej. Pił codziennie grał prawie co noc i co w każdą sobotę z kumplami leżałam wtedy skulona na swoim łóżku w sypialni nasłuchując odgłosów z salonu bałam się jego powrotów na górę bo potrafił być bardzo brutalny w egzekwowaniu swoich małżeńskich praw dlatego po pewnym czasie przeniosłam się do pokoju gościnnego wtedy po raz pierwszy Aleksander zaczął mnie przepraszać obiecywać że się zmieni i skończy z graniem na początku mu wierzyłam bo bardzo tego chciałam ale nadchodził weekend i w salonie znowu działo się to samo. Ja płakałam, krzyczałam, groziłam odejściem, a on, gdy wytrzeźwiał, znowu błagał o wybaczenie, a ja znowu mu wierzyłam. Zdałam sobie sprawę, że powinnam podjąć radykalną decyzję, żeby to przerwać, zadbać o siebie i o synka, nie oglądając się na niego. Ale miałam nadzieję, że się zmieni, że przestanie pić i grać, że wrócą szczęśliwe lata. Położyłam się późno jak zwykle, a jego kumple i mój mąż grali cały czas w salonie. Próbowałam oglądać film, ale jakiś niepokój sprawiał, że nie bardzo orientowałam się, co się dzieje na ekranie telewizora. Było już po północy, gdy zajrzałam jeszcze do pokoju synka. Włożyłam mu do uszy zatyczki, a głowę nakryłam poduszką, żeby nie słyszeć hałasów z dołu. Powoli odpłynęłam. Nagle zerwałam się ze strachem, chyba śnił mi się jakiś koszmar. Ale nie, to nie był sen. Wciąż czułam nad sobą ostry zapach. Ktoś dotykał mojego ramienia i coś mówił. Półprzytomna, wciąż nie do końca rozbudzona. Miałam nadzieję, że to jednak tylko zły sen. Ale woń alkoholu była zbyt silna. Dłoń błądząca po mojej szyi i piersiach nie była złudzeniem. Zerwałam się gwałtownie, zasłaniając się kołdrą i zapaliłam lampkę. Zobaczyłam jednego z moich kolegów męża. Ten właśnie, który tak często dawał mi do zrozumienia, że mu się podobam. Był pijany jak bela i uśmiechał się obleśnie. Jego wielkie dłonie ze złotym, grubym łańcuchem na nadgarstku znowu zbliżały się do moich piersi. – Jak pan śmiał tu wejść? – krzyknęłam przerażona. – Zaraz zawołam męża. Wyjdź stąd. – Przyszedłem tylko po to, co mi się należy – wybełkotał. Męża chcesz wołać, kobieto, ale po co? On cię właśnie przegrał. Z trudem podniósł się z łóżka i ruszył w moją stronę. Ale z ciebie ostra laska, lubię takie. Miałam nad nim przewagę, bo byłam trzeźwa. Złapałam go za fraki i z całej siły wypchnęłam na korytarz. Potknął się i przewrócił, a ja przekręciłam klucz w zamku. Nie zwlekając, pobiegłam do pokoju Rafałka, do którego wejście prowadziło na szczęście nie tylko z korytarza, ale także z naszej sypialni. Na szczęście synek spał. Zamknęłam też jego drzwi na klucz i zbiegłam na dół. Aleksander i jego dwóch kolegów wciąż jeszcze siedział za stołem, ale już nie grali. Byli ledwie przytomni, kompletnie pijani. Nie wiem skąd wzięłam tyle siły, ale chyba gniew i przerażenie sprawiły, że udało mi się ich obu wyrzucić za drzwi. To samo zrobiłam z facetem, który zwlekł się na dół, trzymając się ledwie poręczy schodów. Z tym, którego oddał mnie mój własny mąż. A potem wyrzuciłam jeszcze za nimi ich eleganckie płaszczyki i szaliki, by nie pomarźli, bo noc była mroźna. Aleksander coś bełkotał, ledwie mówił. Udało mu się wstać od stołu, zrobił kilka kroków i bach, upadł na kanapę. Został na niej i już tylko słyszałam głośne, pijackie chrapanie. Weszłam po schodach na górę. Dopiero teraz w pełni dotarło do mnie to, co się stało. Mój mąż dzisiejszej nocy przegrał mnie w karty jak tanią dziwkę z knajpy lub z okolicy. Nie mieściło mi się to w głowie. Nic go nie usprawiedliwiało. Zrozumiałam, że nie mam już męża, że nie mam po co być w tym domu. Wiedziałam, że gdy on wytrzeźwieje, będzie mnie błagał na kolanach o przebaczenie, ale ja się nie ugnę. Dość tego. Czas zacząć nowe życie. Bez kart, alkoholu i bez niego. Bez strachu. Sięgnęłam po komórkę i zadzwoniłam do brata. Eryk, przyjedź proszę po mnie, najszybciej jak możesz. Potrzebuję twojej pomocy. Dziękuję za wysłuchanie tej historii z, razem ze mną i za to, że zostaliście do końca. Dajcie znać w komentarzach, czy wam się podobała. Ja uważam, że hazard to naprawdę, naprawdę zły nauk i nie można go wspomagać mu w żaden sposób. Wspomagać. Nawet te robione kanapeczki były jedną z elementów, który na pewno nie pomógł. Ale nawet i bez tych kanapek pewnie skończyłoby się podobnie, a mąż zdecydowanie przekroczył wszystkie granice. Nie dziwię się tej kobiecie i też bym uciekał. Do.